Cześć, dzisiaj wraz z portalem Mój Ogrodnik opowiem Wam o puchlaku truskawkowcu, który może dosyć mocno zaatakować na przykład różaneczniki, tak jak na przykład mój, ale także inne rośliny ogrodowe, takie jak na przykład hortensje, ligustry, trzmieliny, czy nawet drzewka owocowe. Jego objawem żerowania jest tak zwany żer zatokowy. Liście zostają dosyć mocno wycięte od brzegów do środka. W ten sposób właśnie żeruje chrząszcz, który jest dosyć charakterystyczny, gdyż ma tak zwany taki wydłużony ryjek. To są właśnie chrząszcze opuchlaka, ale są także larwy. Białe, dosyć pulchne larwy, długości jakieś 1 centymetra, nawet mniej. I one żerują w podłożach roślin doniczkowych. Znalazłam nawet 3 w jednej donicy, która stoi dosyć niedaleko stąd. Ale może znajdować się także tutaj w podłożu. Oznakiem tego jest właśnie małe przyrosty rośliny. Także to już sama roślina ma tak zwany taki pokrój, może mieć dosyć wiednący. Czyli roślina ma mały turgot, ponieważ larwy opuchlaka jego po prostu je podgryzają, niszczą korzenie, przez to właśnie turgot rośliny jest obniżony. No i niestety przyrost samej rośliny także zahamowany. W jaki sposób możemy walczyć z takim szkodnikiem? Sam szkodnik ma tylko jedno pokolenie w ciągu roku. Zimuje postać larwy w glebie i w podłożu w donicach, więc przede wszystkim musimy zwracać uwagę na to, iż kupując rośliny, oglądnijmy jej korzenie. Nie możemy przywlec po prostu takich larw do naszego ogrodu. W około maja i czerwca z larw wydostają się już chrząszcze, które do sierpnia wieczorami i nocą właśnie atakują liście roślin. Dlatego warto na przykład rozłożyć płachtę pod samą rośliną i wczesnym rankiem albo wieczorem po prostu strzepywać nasze chrząszcze i je po prostu mechanicznie niszczyć. Nie ma tak zwanej możliwości chemicznego zwalczania tego szkodnika, ewentualnie tylko biologiczne. Ja kupiłam taki środek, który po prostu rozpuściłam w wodzie według instrukcji i są w tym środku po prostu pożyteczne mikroorganizmy, które przede wszystkim wspomogą rozwój systemu korzeniowego i także nicienie pasożytujące właśnie na tym szkodniku. I to jest przede wszystkim jedyna możliwość walki takiej biologicznej z naszym owadem. Pamiętajcie, że sam szkodnik, w sensie opuchlak truskawkowiec, ma także swoich kuzynów, którzy mogą atakować na przykład rośliny iglaste. Tam też zauważycie, iż przyrost samych roślin jest obniżony i przede wszystkim żer zatokowy na igłach, czyli powycinane igły, które mogą stać się drogą infekcji dla innych na przykład patogenów.